niebie na Twitchu live po raz pierwszy w sumie w historii kanału, żeby nie było. Trzeba było zrobić live. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo niektórzy to zarzucają, no tak łatwo nagrać, a później łatwo komentować. No to ja życzę powodzenia w komentowaniu takich rozgrywek nawet i po nagraniu. Nie jest to łatwe. Mamy początek rundy Parkinson. No, muszę powiedzieć, bardzo ciekawy nick. Lubię takie niki. Parkinson jedzie w tej chwili na punkcik. Będziemy walczyli o ziemiankę. Pierwszym punktem do zaboru jest ziemianka. Mam nadzieję tylko, że tutaj drużyny nie zapomną o wybudowaniu garnizonów zapasowych na wzgórzu i na farmie. No, jak mamy tutaj szybciutko mapę sytuacyjną. Popatrzcie, gdzieś tutaj będą już budowane nody. Mamy też i gareczki. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tutaj chyba, kurczę, dybuk na, powiedzmy sobie, na aferę jedzie. Zerknijmy szybciutko, gdzie jest w tej chwili drużyna aliantów, bo ja w tej chwili komentuję ze strony drużyny osi. Jadą chłopaki, pełna chyba też ciężarówka. Tak, pełna ciężarówka jadą, ale muszę powiedzieć, że tutaj troszeczkę szybciej widzę żołnierzy na ziemiance ze strony właśnie aliantów. No, mamy tak, godzinę 25 minut na rozegranie tej rundy. Ciekawe, czy będą bili się przez godzinę 25 minut, czy też runda zakończy się nieco szybciej. Mamy ogień artylerii, ale nieco niecelny, nie kierowany tam, kierowany na drogę. Oni wszyscy pojechali polem i muszę powiedzieć, że wysypali się okrutnie. W tej chwili będzie ciekawy pojedynek. No tutaj dybuk się nie spodziewał, że wyskoczy na niego trzech żołnierzy tego przeciwnika. Mamy też Johna Rambo. No, John Rambo już wie o obecności wojsk nieprzyjaciela. Schował się w krzaku ze swoim wiernym lukiem. No i ciekawe, czy kogoś sprzątnie. Idą granaty. Jeden, drugi. Myślę, że niepotrzebnie, ale niestety John Rambo padł. No niespotykanie. Nie jest to zgodne z, powiedzmy, z tym, co nam kino akcji przedstawia. Jak John Rambo może paść? Największym problemem jest to w tej chwili, że tutaj drużyna aliancka, czyli tak niebieska, no nie ma w tej chwili garnizonu. Scumshot, no ładnie się rozstawił, tylko nie wykumał, że obok niego jest koniec. No i joniec, jak to dzwoniec, przywalił gościowi po prostu i go po tego posprzątał. Parkinson czeka w tej chwili na zasoby. Nie, no Parkinson tutaj chyba mógłby rzucić te zasoby, ale mamy też John Rambo, mamy Moonshine'a i w tej chwili zasobki spadły, zaraz powstanie garnizon, już tam Rourke biegnie w tamtym kierunku. Muszę powiedzieć, że w tej chwili troszeczkę drużyna niemiecka oddała inicjatywę. Leniwie przemieszcza się na ten punkt. Znaczy, no są garnizoniki, postawili te garnizony, ale tak jakoś tak, no, może uderzenia bardziej z tamtej flanki się spodziewali, nie wiem, a może po prostu tutaj plan nie został wykonany, informacje do kołchozu zostały przekazane, sfałszowane i no, stwierdzono, że mamy zaopatrzenie, ale go nie było, bo wyszło, zostało sprzedane, no i teraz tym sposobem ziemianka przeszła w ręce żołnierzy aliantów. Czyli powstają pierwsze budki z hot dogami, Coca-Colą, no i oczywiście Niemcy starają się to utrudnić Amerykanom. Powiedzieli, nie będzie tutaj budżet. Czy to dobrze weszło? No wchodzi w ten budynek, mogłoby tak troszeczkę w drogę. Jakby w tym samym momencie weszło to w drogę, te strzały, to byłoby bardzo mięsiście, ale widzieliście, co się dzieje, gdy ktoś biegnie w pole rażenia artylerii. Ja pierdzielę. Dobra, John Rambo broni się teraz dziennie tutaj w zagrodzie. Mówi, to moje kozy i ich nikomu nie oddam. No i zobaczymy. Sfalando, przypłacił to, wystawił łeb i dostał John Rambo kolejny. Poskładał kolejnego. No chyba stwierdził, dobra, skinąłem tam w krzakach, kurczę, welek, ale teraz dam radę. Otrzymał jeden postrzał. Teraz powiedzcie, zobaczcie, łamie sobie nabój, wsypuje proch i wypala się normalnie zapałką. Ale no, niestety chyba tego prochu w tym naboju było za dużo i go rozerwało co nieco.
Sorry, moi drodzy, po prostu to wiecie, wiecie jak to jest. No John Rambo aż się prosi o takie żarty, nie? Aż się prosi. Dobra, mamy Jaya, mamy Jaya, mamy Ricocheta. Mamy Ricocheta, mamy tutaj, kurde, sporo żołnierzy amerykańskich. I gdzie jest teraz artyleria? Teraz, żeby te pociski artyleryjskie spadły na ten punkt, żeby spadły w to samo miejsce, przy którym jeszcze parę sekund temu spadały, to tutaj by była po prostu siekanina, kurcze, belek i normalne mięso na hamburgery i schabowe. No podchodzą, powiedzmy sobie, podchodzą alianci, oś również, pomalutku, no i zobaczymy, czy będą się utrzymywać na tym punkcie, czy będą punktować się. Zobaczmy, zerknijmy szybko tam na skład Charlie. Jakieś mają takie dziwne plany, coś tutaj mi się wydaje, że oni coś tutaj, chłopy, kombinują. Mamy księgu, mamy why you bully me. Hey, I'm not bullying you. Ale przepraszam, o co panu chodzi? Jakieś takie dziwne. Tak oskarżać, samym nikiem oskarżać wszystkich, że mnie bój, nie? Także, no, moi drodzy, lecimy. Popatrzcie, w tej chwili, tak jak zerkniemy na mapę sytuacyjną, Amerykanie nie zdają sobie sprawy, że nasz tutaj ekspedycyjne nasze siły wylądowały i podchodzą ich od tyłu. Aha! Są skupieni bardzo na froncie w zachodnim i na froncie południowo-wschodnim, a tam od tyłu idzie niespodzianka. Bardzo mnie cieszy, tak jak i w poprzedniej rundzie, którą komentowałem, że mamy komunikację. Wszyscy się komunikują, rozmawiają. To mnie bardzo, bardzo mocno cieszy. Staram się jak najwięcej korzystać z mapy sytuacyjnej, byście orientowali się w tym, co dzieje się w tej chwili na mapie. No i przelecimy przez tą linię frontu, zrykniemy może coś tego. Mamy Skanszowa, który w tej chwili pokrywa ogniem MGT-y całą calusieńką drogę. Ja tam normalnie prój, dziadu. No prój! Patrzcie, kurczę, belek, amunicji żałuję. No prój! No już tam przynajmniej trzech przeskoczyło. Kurde, belek, no. Ale patrzcie, mamy pal Jasia Fasole. I Jaś Fasola, ciekawe, czy zdaje sobie sprawę? Nie zdał sobie sprawy z tego, że ma kolegę obok siebie. No, ale jak to na wojnie, no, nie wiemy, nie mamy oczu dookoła głowy, aczkolwiek można by było je mieć. Troszeczkę tak jakby przyniósł ten atak. Atak niemiecki, nie przypomina to ich wspaniałego Blitzkriegu. W tej chwili tutaj Marian WS bardzo celnym strzałem z bazuki rozflaczył kolegę tutaj właśnie przy tym zrujnowanym budynku. Rykoszet w tym razem nie zrykoszytował, a trafił do celu. I mamy tutaj, zobaczcie, jeden, drugi żołnierz niemiecki położony i w tej chwili no, są Niemcy spychani, by się chciało powiedzieć. I dobrze, no ale z drugiej strony, no niech ta runda potrwa przynajmniej tą godzinę, żebym mógł troszeczkę język rozprostować. Zobaczymy w ogóle, jak ten pójdzie live, bo jak mam przez 2-3 godziny naraz wam komentować, to chyba mi po prostu język kołkiem stanie i jutro już streama nie będzie. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że to się wam spodoba. Ogólnie rzecz biorąc, to możecie przekazać to gdzieś tam na Discordy, nie na Discordy, że jest właśnie event live. W tej chwili się odbywa. Może ktoś akurat jest, gra na tym serwerze, może ktoś chce się zobaczyć, bo siedzi w pracy i jest ciekawy tego, co się dzieje, czy ktoś gra, czy nie, czy te polskie serwery dzisiaj działają. No i jak widać, chłopaki działają i to tutaj bardzo, bardzo sprytnie. Dobrze, jak widzimy, ziemianka, tutaj Niemcy zostali wypchnięci z tej ziemianki i to dość mocno. Tutaj myślałem, że dojdzie do takiego lepszego, szybszego zaskoczenia, ale chyba żołnierze, amerykańscy się szybko zorientowali, co się dzieje i no, nie radzą sobie, dlatego że w tej chwili zobaczcie, jak długi i szeroki jest ten front. No, wymagałoby to jakiegoś przemyślenia i no,
podjęcia jakichś decyzji taktycznych. Co by tutaj zrobić? No ja co bym zrobił, to przede wszystkim nie uderzał środkiem. Środkiem bym puścił Z2 czołgi, których ponownie nie widzę, a są, proszę. Tu stoi jeden czołg, tutaj stoi kolejny, tu stoi czołg lekki. Gdyby tak znalazły się obsady tych czołgów, wtedy mógłby stanowić taki szpic tej, powiedzmy sobie, ofensywy i tutaj pod ogniem artylerii, załóżmy, rzucić trochę dymów na punkt, tutaj na tą linię drogi, przysłać to ogniem artylerii i z jednej, z drugiej strony ruszyć do ataku przy akompaniamencie dział czołgowych. Myślę, że wtedy by to wyglądało super, no i przede wszystkim myślę, żeby się wtedy to sprawdziło. Bo wiadomo, że takie pojedyncze macanie się paluszkiem to niczemu nie służy. To zresztą każda kobieta wam to powie, że macanie paluszkiem to takie to. Dobrze, ja kontentu dla dzieciów nie robię. Proszę ten, no się nie obrażać. Dobrze, moi drodzy, Kuba W. bronią się bardzo, bardzo szeroko. Tutaj zobaczmy, jak przejdzie. Czołga, ale czołgać to się trzeba w wysokiej trawie, a tutaj wysokiej trawy brak. Tutaj w sumie tej trawy w ogóle nie ma. Gdzie się żołnierz czołga? Gdzie się czołga? Tam patrzcie, deka. I zobaczcie, w tej chwili zerknął. Kuba jest, Kuby nie ma. Maczetę. No, maczetę. Maczetę zorientował się w sytuacji, okej. Są tam, nie będę wychodził, bo są przygotowani, czekają na mnie. Piękny bombing, popatrzcie, piękny, przepiękny bombing w tej chwili poleciał. No i teraz jest szansa, teraz powinni ruszyć do przodu, ruszyć do ataku. To jest jedyna szansa w tej chwili na złapanie szympansa. Także no, ten bombing ja bym go puścił bardziej tutaj, gdzie są oni skoncentrowani, ale no zobaczcie co tam się dzieje. W ogóle tak jakbym, jak drużyna amerykańska chciała tutaj przebić się i tą stroną zaatakować kolejny punkt, a może tak szeroko chcą po prostu się bronić, ale zobaczcie, bombelku się tutaj przedziera. Gdzie idziesz, bombelku? Bombelku? Idzie. Obserwujemy bombelka chwilkę. Lupie mu w butach, chyba mu się stopy spociły. Ale idzie. No, chyba ma misję. Zobaczcie. No, muszę powiedzieć, że taki nastąpił na froncie bez zmian, nie? Taki stalemate, czyli ani w jedną, ani w drugą i tak ani jedna strona, ani druga, no nie wie za bardzo, co z tym fantem zrobić i jak podejść do przodu. Więc tutaj trzeba jakiegoś zdecydowanego ruchu. Oczywiście łatwiej jest powiedzieć, a trudniej coś wykonać. No i tutaj mamy, proszę bardzo, żołnierzy w pojedynkach, w sumie takich jeden na jeden. Ja sobie się przelecę tutaj drogą, piękną drogą, prawda, gdyby nie te wyglądające uciski, granaty, strzały. Ale bomba rozrywało, ścięła to też seria z automatu. No zobaczcie, podchodzą Niemcy. No i zobaczcie, mamy Jaya, Brizio, Luker, Yo Sleeping. Pilnują tutaj drogi, mnóstwo sił amerykańskich wysuniętych na East i North East. No i tak muszę powiedzieć, nie wiem czy oni się podzielili, słuchajcie, dwa składy z prawej, dwa składy z lewej. Ten środek tak wygląda naprawdę, jakby Niemcy zaatakowali z czołgami i wjechali tym środkiem. Naprawdę, dużą szansę. Mamy chyba tutaj początki jakiejś ofensywy niemieckiej, z tego względu, że widzę, że naprawdę dużo tutaj żołnierzy i sił zostało przegrupowanych i zorganizowanych w tym rejonie. Zobaczcie, sektor C jest naprawdę wypchany wojskiem niemieckim w tej chwili. No wchodzą na punkt, jednak to wejście nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Popatrzcie teraz. No, ale Jonasz...
Jonasz, wróg jest na północ. No jak się odwracamy tyłkiem do wroga, to wiadomo, co nam wróg zrobi. Ostrzeli nas w zadek, prawda? Rexomeister przez otwarte pole. Ja na ich miejscu w ogóle obszedłbym tą flankę. Niech chłopaki stamtąd będą musieli zejść i wbił się tutaj po prostu w tej chwili środkiem na pozycji, gdzie jest Storm Sniper i Moonshine. To są bardzo, bardzo dobre pozycje i w tej chwili można się naprawdę tutaj wbić i zobaczyć, co się wtedy by stało, bo myślę, że wtedy byłby krótki atak właśnie na tą ziemiankę. Moi drodzy, zobaczcie, jaka dziura się stworzyła tutaj w obronie amerykańskiej. W tej chwili nic, tylko środkiem tego sektora wbić się, ale mówię, do tego potrzebne są czołgi, by przełamać tą linię frontu. Nie wiem, czy i po jednej, i po drugiej stronie ktoś ma coś przeciwko tym czołgom. Nas się prosi, każdy chce być piechocie, no ale piechota bez wsparcia czołgów? Panowie, na takiej mapie przecież to jest przepiękna mapa dla czołgów. To jest niesamowita mapa dla czołgów. No podjeżdżam tutaj do rubieży, wyjeżdżam na rubież otwarcia ognia. Wspomagam ogniem, powiedzmy sobie, przeciwpiechotnym, przeciwpancernym. Na lewo, na prawo, wjechałyby ze dwa czołgi, kurczę, środeczkiem zmusiły. No przecież to aż się prosi. Ale no, zobaczcie, my tu gadu, Adybuk i Kasper, Asbandy, Ditwatch, jo, nie lubię takich ników, naprawdę, ludziska, co z wami jest, kurczę, Belek, no chcecie, żebym sobie połamał chyba ten, ale Kasper i Dybuk, to rozumiem, no, idą chłopaki, wpadły na plecy, bo poleciał airheadzik, czyli przyczółek lotniczy, mamy Charlie, Negat i Bravo, podchodzące właśnie bezpośrednio na punkt, na ziemiankę, moi drodzy. Amerykanie zostali złapani z portami w dole, chyba było za dużo Hamburgen, Machen i Beer Drinken, no i przysnęli przy tej pięknej pogodzie na tej mapie. Muszę wam powiedzieć, wygląda to przepięknie, ale wiecie co? Ja bym chciał zobaczyć roślinność zaimplementowaną na tej mapie i na wszystkich innych, taką jak twórcy Hell Let Loose zaimplementowali na mapie Morteu. No bo jak wiemy teraz Morteu, moi drodzy, Morteu jak najbardziej teraz bardzo fajnie wygląda, jeżeli chodzi o roślinność, budynki nieco gorzej. Więc ja wam dam teraz chwileczkę poobserwować, posłuchać, co się dzieje. Zobaczcie, wbijają się Amerykanie, stracili inicjatywę, przysnęli. Zobaczymy, czy zdołają się tutaj wybronić, cofnąć. No ale tutaj ci żołnierze, którzy weszli niemieccy, no w tej chwili zobaczcie, Dybuk jest sam, biedny żuczek został sam. Nie ma gdzie się odrodzić, nie ma posiłków. No to nic, poobserwujemy samotnego wojownika, czy da sobie tutaj radę. No niestety, Blizdo, no, znalazł go, polowali na niego i nic z tego nie wyszło. Ciężkie, zacięte walki i widzimy coraz więcej tutaj drużyny niemieckiej. Niemcy znaleźli przejście, zobaczcie, wbili się tutaj w tej chwili tą linią okopów i drzew. Bardzo dobra pozycja zarówno do obrony, jak i do ataku. No i w tej chwili odcinają Amerykanów na ziemiance. Ja tylko zerknę szybciutko, czy ten garnizon tutaj gdzieś jeszcze, tutaj stał garnizon i już go chyba nie ma, więc w tej chwili no Amerykanie mają duży problem. W tej chwili no, ziemianka przechodzi w ich w ręce niemieckie. Rafik, Sobol, Kruca, Fuchs powinni troszeczkę zmienić pozycję z tego względu, że mają problem na punkcie. I zobaczcie, tutaj Jonasz, Pablo, Dybala, Kasper, Dybuk, no wpadają na ten punkt niesamowicie. A tutaj zobaczcie, Kaczmar ze swoim składem już poszli w rozwiedkę, czyli poszli w rozpoznanie i rozpoznają teren na kolejnym punkcie, moi drodzy, także no muszę wam powiedzieć, że wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Tu chyba w ogóle Amerykanie nie są świadomi tego, że mają Niemców za plecami, którzy, no jeżeli właściwie to rozegrają, to mogą takim efektem snowball przejąć ziemiankę i natychmiast zaatakować oborę. No albo mam takie dziwne wrażenie odnoszę, że Amerykanie nie mają tutaj garnizonu w bezpośredniej styczności w punktu obory.
No, obym się mylił, bo wtedy naprawdę może dojść do bardzo szybkiej wymiany punktów. I to na bardzo dużą niekorzyść drużyny amerykańskiej. No, zobaczymy. Nie będę tutaj krakał, nie będę zwodził i myślał. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, prawda? Więc mamy tutaj Kaczmara razem ze swoim składem. Nawet mają generała w jednostce już czatujących na oborach. I popatrzcie, co się dzieje. Już na oborach są i punkt obora schodzi. Poszła informacja, na oborach nie mają garów. Nie mają garów na oborach. No to w tej chwili należałoby tutaj, kurczę belek, przesłać więcej ludzi. Jakieś szybkie zaopatrzenie. Jakiś taki, kurczę belek, garnizon. No ale muszę powiedzieć, że Kaczmar i jego skład rozegrali to wzorowo. No ale zobaczcie, Ziemianka teraz przechodzi z kolei w ręce amerykańskie, dlatego że tam z kolei nazbierało się Amerykanów i Amerykanie stwierdzili, nie, tak to nie będzie, my kontratakujemy. No kwestia jest tylko taka, czy oni zdążą tutaj skontratakować, bo w tej chwili są wzięci w kleszcie. Zobaczcie, mamy drużynę niemiecką po lewej stronie, mamy drużynę po prawej, czyli mówiąc to ładnie, na południowym wschodzie i na północy, na północnym wschodzie mamy drużynę amerykańską i niemiecką, bijącą się, powiedzmy sobie, w takim dziwnym przeplatańcu, ale to zazwyczaj tak bywa. Nalot precyzyjny, no nie okazał się zbyt precyzyjny i w tej chwili zobaczcie, Kaczmar i jego skład palą punkt, zmuszają żołnierzy drużyny amerykańskiej do powrotu. Patrzcie, Joniec jako chyba pierwszy wpadnie na punkt, mają tutaj ciężarówkę z zaopatrzeniem, bardzo mądrze, bardzo przytomnie zrzucił sobie w tej chwili zaopatrzenie, no tylko czy jest gdzieś tutaj SL w pobliżu, by wybudować garnizon, którego drużyna amerykańska nie ma. Nie ma w tej chwili, zobaczcie, generał i no w ogóle, co tutaj się dzieje? Dętka, co ty żeś robił tutaj w środku pola? Kurde belek, to było naprawdę bardzo, bardzo dziwne. No kawał dobrej roboty na tej oborze, odwrócenie uwagi drużyny amerykańskiej od ziemianki, bo ktoż to wie, gdyby tak nadal tam napierali na tą ziemiankę, to mogłoby się to skończyć szybkim odzyskaniem punktu. A tak przynajmniej część żołnierzy musiała powrócić do obrony punktu obory. Ale zobaczcie tam, no, te powiedzmy sobie tutaj kolega Jajo, generał Jajo i jego koledzy Kaczmar, no, nie rezygnują. Nadal mają tam opika. Tylko ja na ich miejscu bym się wstrzymał. Wstrzymałbym się z atakiem, poczekał na jakieś zasoby, budował garnizon i poczekał, aż się chłopaki tutaj ustabilizują co nieco z obroną na punkcie Ziemianka, bo dopiero go zajęli, więc jeszcze powiedzmy tak, infrastruktura nie jest gotowa, ani logistyczna, ani zaopatrzeniowo-wsparciowa, no logistyka ogólnie rzecz biorąc. O, czyli garnizonu brak w bezpośrednim tutaj styczności z punktem, o, lecą bomby, to były bomby, tylko gdzie te bomby poleciały? Te bomby poleciały na oborę dziwne, taki bardzo dziwne bym powiedział ten bombing. Nie wiem, czy to taka zmyłka taktyczna, żeby zmylić troszeczkę, czy żeby on może poszedł trochę bardziej, ja wiem, z 50-100 metrów na południe ten bombing, no to wtedy by, powiedzmy sobie, tutaj trochę tej amerykańskiej piechoty nakosił, a tak tym sposobem nie bardzo, to tak jak w tym dowcipie, mamusiu, zasłałem łóżko, a mama mówi, to bardzo dobrze, synku, a synek mówi, nie bardzo, mamo, nie bardzo. No i tutaj też tak samo, moi drodzy, więc atak na obory powinien być kontynuowany, ale po uprzednim umocnieniu punktu Ziemianka. No w tej chwili tutaj na dwa sektory zostali troszeczkę Amerykanie wypchnięci, jednak nadal mają garnizon tu przy krańcu mapy. Nadal mają garnizon, zobaczmy, mamy tutaj bombelku pojedynku. Bombelku sobie nie zdaje sprawy, jak wielu Amerykanów ma po drugiej stronie. No i bombelku niestety zapłacił znowu bombelku. Ktoś przekuł bombelka. No, ale tutaj muszę powiedzieć, podchodzą Amerykanie, cały czas starają się, wbijają i zobaczcie, jak blisko są tu punktu.
mam tutaj Excela, Ernolo 88, coraz bliżej, do punktu. Kamszucik. No, bardzo dobry, niczek. Wiadomo, co kto ma na myśli, prawda? No, ale bronił się razem tutaj taka drobna szansa. Gdzieś tam pojedynci tacy stragglersi jeszcze na punkcie się włóczą. Jednak pozycja od północy, od północnego zachodu nie jest zabezpieczona. Tu aż się prosi o jakąś MGT. O, jest! Jest, popatrzcie, znalazłem pierwszy czołg tej bitwy. Nie wiem, gdzie do tej pory były czołgi, gdzie one, czy one były garażowane, czy z konserwacji je ściągano. No w każdym bądź razie mamy już pierwszy czołg. Więc no całkiem jest to fajne. Także tutaj drużyna niemiecka nadal naciera na obory, muszę powiedzieć, pomału przemieszcza się w ich kierunku. Są już w sumie gdzieś tu niedaleko punktu, w którym tak mi się wydaje, albo Amerykanie mają garnizon, przynajmniej mieli garnizon, dlatego że w pewnym momencie, gdy obory były zagrożone, stąd wyroiło się ich bardzo, bardzo wielu. O, jest! Znalazłem amerykański garnizon, jest tutaj, także no, najpierw trzeba pozbyć się tego garnizonu, dopiero później wbić. Zobaczcie, Pablo Dybala i chłopaki tak się zagalopowali, że zaraz na wrogie HQ zabiegną, a tu w tymczasem borem lasem Joniec, Cichu, René lewą flanką starają się nacierać i napierać na wroga. Tylko, no ja wiem, na tej mapie niestety też jest ciężko wyprowadzić ten atak z flanki. Zobaczcie, jaka wielka połać pola tutaj jest do przejścia. Nie, no przecież tędy, jak tutaj ktoś wyjdzie, to jest widoczny z odległości 500 metrów, kurczę belek, jak na strzelnicy, nie? Tak sobie latam, patrzę, obserwuję, zobaczcie, jak Sobol długo utrzymuje się tutaj na tym punkcie. Siedzi przy tej kłodzie i tak sobie siedzi i czeka, a przyjdą chłopaki i mu pomogą. Bo wie, że chłopaki nadchodzą, prawda? Ale muszę powiedzieć, że w tej chwili dziwna sytuacja tutaj dla drużyny niemieckiej się tworzy, dlatego że coraz więcej Amerykanów jest za ich plecami. O ile tutaj ten atak z północy może zostać łatwo odcięty przez dobre ustawienie karabinu maszynowego i nie jest takie to łatwe przejście, znowu dlatego, że mamy tutaj linię zasieków, to ten atak od południa może być takim sporym zaskoczeniem na tą ziemiankę, szczególnie, że zobaczcie, co się dzieje. Przed chwilą Sobol był tak jakby sam, a teraz ma już kolegę, wpadł do niego Kuba, zaraz otworzą co nieco, no najpierw wpadną, najpierw napijemy się w deczki, później wpadną dupeczki, prawda? Także, no muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ciekawie i dobrze dla drużyny amerykańskiej. A Sobol jak siedział, tak siedzi, ja nie wiem, czy on jest AFK, czy bo po prostu gdzieś sobie piwko wyskoczył, po piwko do żabki, może po prostu zabrakło mu browarka i wyskoczył do żabki na rogu. Mówi, kurde belek, przeżyje to przeżyje, ale no sushi, no i co zrobi? A to wtedy zrobić. Także moi drodzy, muszę powiedzieć, że ten atak taki był z nienacka, dość dobrze przeprowadzony. W tej chwili na obory tam mamy czołg. Mamy czołg na oborach, PZ-4, który, no, muszę powiedzieć, jest pierwszym czołgiem tej bitwy. Ja nie wiem, dlaczego ani drużyna amerykańska, ani niemiecka do tej pory w sumie nie używała czołgów. Nie rozumiem. Czołg jest to świetny sposób na to, by wzmocnić linię ataku czy obrony, a w tej chwili ta PZ-4 przydałaby się tutaj w punkcie. Jakby tą drogą przejechał w kierunku punktu. No i tutaj mamy Houston. We have a problem. No tak, obory zaczynają przejmować Niemcy, a Amerykanie z kolei po cichu od tyłu robią taki sniki i wpadają właśnie od tyłu do chłopaków na ziemiankę. I informacje dalej idą. Poszedł bombing. Bombing bardzo dobrze wszedł. Dobry bombing.
Bardzo dobry bombing. No, PZ4 lekko uszkodzona. Coś tam poszło po pancerzu. Ale garnizon nadal stoi. Albo to garnizon, albo to OPIK. Ale mi się wydaje, że to garnizon tam stoi, bo za dużo osób naraz się odrodziło. Jednak Amerykanie nadal wchodzą na punkt. Jak mówię, bardzo mało. Tutaj bardzo zła pozycja do tego, by naprawiać ten czołg. Naprawdę niezbyt dobra pozycja do tego, by naprawiać ten czołg. Jeżeli by się dało, to... Kurczę, Belek, tak w otwartym polu. Jaja ze stali, muszę powiedzieć. Chłopaki mają, kurczę, w to otwartym polu tak naprawiać czołg. A w tej chwili Amerykanie wchodzą na punkt. I posłuchajmy, zobaczymy, jaka będzie reakcja SLI. Południowy zachód od dugout. Jedno wiem na pewno, dobrze, że sobie przyszykowałem bardzo dużą butelkę wody na tego streama, z tego względu, że po prostu w gębie by mi zaschło, to na pewno. Będą mieć gary, bo mają suple. O. Więcej osób na obronę potrzeba. Tak. Dobra, mój team zostanie na obronie. Czy ktoś cały czas w obronie jest? Spoko, dzięki. Tylko mówię, no, od południowego wschodu grubo wchodzi. I południowy zachód generalnie będą wchodzić, bo mają gary. Południowy wschód, południowy zachód będą wchodzić na punkt. Ludzi do obrony jest potrzeba, multum. Oj, tutaj patrz, normalnie, kurczę, jak się chłopaki w bunkrze obsadzili. Tutaj mamy garnizonik, ale zobaczcie, ilu mamy tutaj Amerykanów. Zobaczcie, ilu mamy tutaj Amerykanów. Podchodzą normalnie sceny, tutaj sceny walk, kurczę, jak z filmu Kompania Braci. Przepięknie to wygląda. Gdzieś tam, zobaczcie, Karl schował się z MG-tą. Papa okrutnik. Tu chyba Saszel poszedł. Ktoś podłożył Saszela jak nic. Rozflaczyło wszystko w promieniu 15-20 metrów. Czołg jedzie. Jedzie czołg. Waldemaro, Barabasz i Dętka. Jechali na punkt, wyczyścili, zrobili, strzelają, nie żałują amunicji. No bardzo dobrze, ale muszę powiedzieć, teraz by się cofnęli, teraz by się mogli cofnąć, z tego względu, że no gdzieś w krzaku może się coś na nich czaić. Jest cicho, no dym, niepotrzebny ten dym, tak mi się wydaje. Wow, kurde, to jednak, ja naprawdę nie mogę zrozumieć, jak czasem ludzie mogą pomyśleć o tym, żeby ten efekt goru wyłączać. To jest całe piękno tej gry, tak? To się wynosi. I on jest piękny strzał. Z backhandu przywalił prawą część silnika. No i z forehandu poszło w sam środek. Normalnie, kurczek, no. Elegancko. PZ4 poszła, tak jak mówiłem, no niepotrzebnie tak mocno. I zobaczcie, tutaj Niemcy naprawdę są w dużych opałach. Dlatego że są odcięci i zamknięci, no jak pod Stalingradem, tylko że pogoda nieco ładniejsza, cieplej i palce od odmrożeń nie odpadają. No w każdym razie, jak możecie w tej chwili zerknąć, to mamy tutaj sektora C6 i w sektorze D5 wchodzą bardzo duże, znaczne siły amerykańskie na punkt, ale trwa też wyścig, dlatego że na oborach mamy tutaj żołnierzy niemieckich, którzy starają się przejąć punkt. Jednak jest ich chyba zbyt mało, by do tego przejęcia punktu mogło dojść. Aczkolwiek nigdy nie wiadomo. Wszystko się może zdarzyć. Jest to, jakby nie patrzeć, hell let loose. Nieraz widziałem rundy, w których to drużyna przegrywała. Biła się już na swoim ostatnim punkcie, a później następowało jakieś spięcie, jakiś bodziec i nagle wygrywali rundę 5-0. Więc to mówię, trzeba zawsze walczyć do końca, prawda? Dobro, moi drodzy, bo dobry Jezu, nasz Panie, dobry Jezu siedzi w okopie z małym diabłem. Także, no, mamy dobrego Jezusa i małego diabła.
No cóż, dobrze, chłopaki siedzą, biją się, tak jak mówię, wojna łączy wszystkich, w okopie równo do nas walą i nie ma znaczenia, jakiego jesteś wyznania, prawda? No ale powróćmy teraz na ziemiankę, bo tutaj cała akcja się rozgrywa w tej chwili. Jak widzimy, obory nie zostały przejęte. Half track jest na King Marku. O, na King Marku mamy half tracka. Gdzie my mamy? Znajdźmy szybko King Mark. King Mark nie widzę. Patrzę, ale nie widzę. No, mniejsza o większość. Fakt jest taki, że w tej chwili coraz więcej Amerykanów wchodzi na punkt i rozpieszchają się jak karaczany w alternatywach 4. Ja wiem, że młodzi nieraz oglądają i nie wiedzą, co to jest Alternatywy 4, ale to proszę sobie na YouTube wpisać, na jeden z najlepszych seriali komediowych czasów PRL-u polskich, także bardzo, bardzo proszę sobie zerknąć i pooglądać. No tutaj muszę powiedzieć, że bardzo rozsądnie drużyna amerykańska zajęła to w skórze, dlatego że ułatwia im to ostrzał punktu i garnizonu. Teraz tutaj popatrzcie, dwóch żołnierzy niemieckich, trzech żołnierzy niemieckich i mają problem. Naprawdę coraz mniej żołnierzy tutaj jest do obrony. Jest za mało żołnierzy do obrony na punkcie, biorąc pod uwagę siły, które ich atakują, bo naprawdę drużyny niemieckiej w tej chwili tutaj jest zbyt mało. Przewaga jest po stronie Amerykanów i muszę powiedzieć, że zobaczcie, jaki tu był strzał, maczeta. Kurde, Berek, to był naprawdę dobry strzał, poszedł na ten bunkier. Właśnie tym to się kończy, skoncentrowanie siły żywej w jednym miejscu. Prosi się o użycie środków przymusu bezpośredniego wybuchowego, czyli granatów, granatników przeciwpancernych, czołgów, artylerii. No moi drodzy, no trzeba się rozbiegać, trzeba szukać tej walki, nie można tkwić na garnizonie, a przede wszystkim się z niego ostrzeliwać, bo to będzie naprawdę problem. Patrzcie, Kuba wpada, czyści, Kaczor normalnie chyba w szoku, nie wie co się dzieje, krzyczy pewnie Hilfe, Ajuta, Oskur. Ja pierniczę, ale Mila tutaj chciał normalnie wpaść takim krokiem milowym, ale mu się nie wyszło. Gdzieś stracił footing, połamał kostki, jak ja ostatnio połamałem sobie, grając w Greyzone. Warfare, Luker, pięknie ostrzeliwowali, już wiedzą, gdzie jest garnizon, już teraz tutaj będą leciały granaty. Jeden, drugi, to jest właśnie to jest właśnie Herlet. Już popatrzcie, jak to przecież tak, taki cichszy, z takiego spokoju, taki kurczę, powiedzmy sobie, letargu, takiego drobnego, małego ataku. Zobaczcie, co się stało. Ziemianka przechodzi w ręce Amerykanów. No ostatni żołnierze niemieccy bronią się w tej chwili na punkcie i naprawdę wygląda to bardzo, bardzo źle dla drużyny niemieckiej. No trzeba się teraz zreorganizować, przysłać tutaj siły ekspedycyjne, ale biją się jeszcze chłopaki. Tutaj jest Kamszot, Papa, Okrutnik, Maksiu, Belial, no jeszcze biją się chłopaki, Belial, kurczę, diabły i tam, ojej, co tutaj w ogóle, kurde, się dzieje, co tutaj się w ogóle dzieje na tym serwerze, no moi drodzy, ale to jest właśnie to, z rąk do rąk ta ziemianka przechodzi, tam chyba farma jeszcze nie jest zagrożona, aczkolwiek już zobaczcie, cicho i Ramoni podchodzą, ale tutaj Ramoni został zdjęty przez Parkinsona i Kaczy również, także mają, o, jest jeszcze Mila, pojawił się Mila, to przed chwilą go żeście widzieli, żołnierz, który chciał pobić no, rekord w skoku na odległość, no ale mu nie wyszło troszeczkę, no w tej chwili muszę powiedzieć, taka pozycja była no niezbyt dobra, gdyby może się położył i przeczekał, ale wiadomo, jest to łatwiej powiedzieć niż zrobić. Trzymają się chłopaki, nadal się trzymają. Najważniejsze jest to, że tutaj na farmie Ego, bo to tak z francuska, farma Ego, bo tam H się nie czyta, z francuska, prawda? Tyle wiem po 5 latach nauki języka francuskiego. Także, no zobaczcie, w końcu Niemcy zaczęli wykorzystywać troszeczkę mocniej te pojazdy. Mamy tutaj Pumę. Ja bym powiedział tak, Puma, PZ4, Tygrys, wjeżdżam na punkt, kurczę, zanim za 2-3 składy piechoty, z 1-2 składy z lewej, z prawej flanki i wjeżdżam na punkt, robię to w stary, taki powiedzmy sobie sposób, ale... Surprise! Popatrzcie, mamy tutaj René Ramoni, Joniec, Guarany, Bożydar, Marian, Cichu, Oleś, no...
podejrzewam, że poszedł tutaj jakiś ci R-Hedzik, a jak najbardziej był R-Hedzik, a teraz mamy garnizonik i mamy garnizonik, z którego to atakujemy kolejny pięk na farmie i go! No zobaczymy, jak szybko, ja teraz posłucham, jak szybko drużyna niemiecka, jej SL się skomunikują, że mają na dupie wroga. Wchodzą do stodoły na Hugo. No, Raban, słyszałem przekazy informacji, że wchodzą do stodoły na Hugo. Ale odzewu brak. Coraz więcej Amerykanów wchodzi. Czyżby Niemcy chcieli stracić ten punkt tak za frigo? O, jak ja bardzo lubię takie walki. Zobaczcie, jak to przepięknie, kurczę, wyglądają takie walki. Zostawiam wam to skrzyżowanie. Zobaczcie, John Rambo, Bożydar. John Rambo poskładał Bożydara. Moonshine kryje się, broni swojego Moonshine'u, bo Bimberek, no, w stodole zapewne został. John Rambo padł, ale chyba jeszcze kurczę, Berek Moonshine jeszcze gdzieś się tam kryje. Zobaczcie, cichu, podchodzi po cichu. No, Moonshine siedzi w krzakach, poskładał tutaj jednego, cichu popała, podrzuca granat, Deka coraz bliżej podchodzi do Cicha i do Szagiego. Szagi będzie normalnie zabawiał się razem z Cichym. Tu na punkcie, proszę, bez głupich tylko skojarzeń. Deka pięknie to zrobił. No, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie wyczekał ten moment, zorientował się w sytuacji, ściął i serio. Ładnie też drużyna niemiecka się wycofała, zorientowała. Troszeczkę im to zabrało, ale jednak wiedzą, jak ważny jest spokój w tyłach. To już wyjaśniałem w poprzednim odcinku Herlet Luz Oko na niebie, jak ważny jest spokój w tyłach. No, chyba dalej nie muszę wyjaśniać. Kto obejrzał cały ostatni odcinek Oka na niebie, ten wie, dlaczego trzeba mieć, no, spokojne tyły, jak się wychodzi do miasta. No, ale tutaj w grze jest to właśnie tak samo. Nadal Amerykanie podchodzą i w tej chwili uniemożliwiają Niemcom skuteczne wyprowadzenie ataku na ziemiankę. Tak jak mówię, najskuteczniejszą obroną jest atak. Gdy pozycja powiedzmy za bardzo się zrobi taka, no, stała, czyli nastąpi stagnacja na froncie, wtedy dajemy szansę drugiej stronie na zaskoczenie nas, bo następuje taki efekt przyćmienia, takiego uśpienia. No i świetnie tutaj to zrobili, muszę powiedzieć, Amerykanie, bo wykorzystali to, ładnie weszli na punkt, ładnie to wykorzystali od tyłu na ziemiance. Teraz starali się zrobić to samo na farmie Igo i znowu Niemcy są zamykani. No coś nie tak jest tutaj, kurczę, z tą obroną flanki. Ja myślę, że gdyby tutaj na sektorze C7, D7, E7 szło więcej wojsk, bo tak, nie oszukujmy się, ale w tej chwili tam niektóre składy są zbyt daleko od akcji, aczkolwiek jest to tylko i wyłącznie moja opinia, prawda? Każdy jest do tego upoważniony, by mieć swoją opinię. No, zobaczcie, Oleś wystrzelił teraz racę. Mamy Poborowego, mamy Roarka, który skrada się drogą, no. Bardzo czysto. Ojej, został zaskoczony tutaj naprawdę cały czas, coraz więcej tych Amerykanów. Oni zrezygnowali ten garnizon, dopóki będą mieli garnizony na tyłach przeciwnika, dopóty będą podchodzić na ten właśnie punkt. Zostawię was na chwileczkę, żebyście mogli posłuchać. Zostawię wam taki obraz. O, w ten sposób, żebyście widzieli i jeden punkt, tam z lewej strony ekranu po środku. Macie ziemiankę, tutaj po środku farma Igo, więc będziecie widzieli, co się dzieje, a ja przy okazji skorzystam z chwili i łyknę sobie wody.
Chłopaki chyba skupili się. Skupili się na walce. Komunikacja no, została trochę. Opika im zdjęliśmy. Zdejmę gary tutaj. No zobaczcie, musieli przestawić garnizon. Są dwie paki, co nie? Są jeszcze paki, musieli postawić świeży garnizon. No, zerknijmy, co się tutaj dzieje. Mamy czołg, mamy kolejny czołg. W końcu widzimy użycie broni pancernej, no. I tak bardzo, bardzo nieśmiało Niemcy to robią, tak pojedyncze sztuki wypuszczają. Jeden po drugim, to chyba oszczędzają na kampanię zimową, tak mi się wydaje. Oszczędzają na kampanię zimową. A zobaczcie, co tutaj się dzieje. Już w tej chwili muszę powiedzieć, że się Amerykanie rozpasali na ich tyłach. Całkowicie się rozpasali na ich tyłach. Gary! Droga arka znowu się aktywiła. O, wow! Ja pierniczę! Ale strzał! Ale strzał! Chłopy wybiegli, kurcze, belek, normalnie narzyźnili pole. Wow! O, żeż ty, kurde, belek, normalnie. Dobrze ustawiona PZ4, co może zrobić jeden czołg, moi drodzy? Co może zrobić? Skutecznie ostudzić zapały przeciwnika. I poobserwujmy załogę tego czołgu, bo no, chłopaki chyba wiedzą, co w trawie piszczy. Szkoda, że nie mogę słyszeć ich komunikacji w maszynie. To by było w ogóle bardzo ciekawe. Chyba wyczuli pismo nosem i podjeżdżają pod garnizon. Prawidłowe wykorzystanie maszyny. Co prawda jeden z członków załogi padł, ale Barabasz i Waldemarro senior Charla są nadal w czołgu, więc mogą podjechać pod najbliższy garnizon, by ukompletować załogę. No i tutaj naprawdę zrobili kawał dobrej roboty, niszcząc ten garnizon wroga. Jednak Kuba tutaj przeżył i wybudował opika, a za nimi Rick razem z bazuką, a chłopcy w czołgu PZ4 nieświadomi zagrożenia niestety idą do garażu, do poprawki, ale zrobili, muszę powiedzieć, kawał dobrej roboty, jednak Kuba i reszta spółki. No właśnie. No właśnie, nie chcecie ciężkiego czołgu? No to myślę, że lepiej by było pooperować tutaj ciężkim czołgiem i przede wszystkim wezwać paru piechociarzy ze sobą na wyczyszczenie tej właśnie lewej flanki. No by się to przydało. Mamy Panterę, czyli zobaczymy Panterę w akcji. Bardzo fajnie, no czas na to, żeby zobaczyć w końcu, co się tutaj dzieje, no bo no kurde, tych czołgów ani na lekarstwo, za mało ich, zdecydowanie to jest mapa, która aż się prosi o czołg, Wiecie co, ja tak myślę, że kurczę, może w przyszłym tygodniu będę miał troszeczkę więcej czasu, czekajcie, no w ten weekend będę miał więcej czasu, to skompletuję jakąś załogę do czołgu i będziemy jeździć i popatrzymy, jak to jest. Oczywiście, no miejmy nadzieję, że trafi nam się jakaś dobra mapa. No zobaczcie, tutaj mamy Hertown. No niestety tu Ali G is in the house i poskładał gościa. No i
ziemianka nadal w rękach Amerykanów. To już przez dłuższy czas. Przez dłuższy czas Amerykanie utrzymują tą ziemiankę, nie dają się zaskoczyć. No, Niemcy mają spore problemy z obroną tego punktu, z obroną punktu Farma Higo. No, żeby wyprowadzić skutecznie natarcie, no to trzeba najpierw ustabilizować obronę, czyli zapewnić sobie, powiedzmy sobie, taki jakiś spokój w tyłach, żeby na spokojnie wyprowadzić tą operację, a Amerykanie też nie pozwalają na to. Cały czas nękają drużynę niemiecką, nękają to z jednej strony, to z drugiej strony, to bombing, to garnizon na plecach. No i zobaczcie, tutaj chłopaki nie odpuszczają. Poborowy i Rick nadal są, ojejoj, Poborowego ścięło i normalnie, aż się byś chciał jakąś smutną piosenkę zanucić, taki ragdoll był, tak złapał się za serce i upadł. Tutaj patrzcie, Kuba pomścił swojego kolegę ze składu, jednak otworzył ogień niedaleko swojego opika i w tej chwili Niemcy mogą to dostrzec, gdzie ten opik jest, a Kuba ponownie z uporem maniaka postawił garnizon, więc możemy spodziewać się większej ilości Amerykanów nacierających z tej strony. Przy małym w sumie natarciu, jest to niewielka aktywność drużyny niemieckiej, jeżeli chodzi o natarcie. Mamy tutaj raz, dwóch, trzech, czterech nacierających żołnierzy. Mamy Toma Snipera, mamy Małego Diabła, mamy Kowara, którzy nacierają na punkt tej chwili. To muszę powiedzieć, że oprócz tego wiele się tu nie dzieje. No, jeszcze to, chyba że doliczymy sobie tą próbę przejścia właśnie na plecy, ale myślę, że najlepszym sposobem na zaskoczenie teraz przeciwnika byłoby ich podpuścić i zrzucić gdzieś rzucić, powiedzmy sobie, Airheada. Kolejny garnizon zdjęty, ale tu kolejny garnizon został postawiony i będą podchodzić, co my tutaj mamy. Zobaczcie, mamy tutaj Panterę, czołg Pantera, którego załoga przed chwilą widzieliśmy w czołgu PZ-4, czyli chłopaki tam zdjęli garnizon, więc no, jak zobaczą, że z lewej strony, czyli od Westa, podchodzi piechota wroga, no to mogą się zorientować chwila, chyba sobie tam od nowa coś postawili. Dobrze, moi drodzy, pójdźmy tutaj. Master Four, Samuli, bronią cały czas, ale zobaczcie, co się dzieje. Kuba wpada, tylko tak, jest SLM. Gdzie jest jego skład cały? Gdzieś się skład zatrzymał. Kuba by chyba lepiej zrobił, jakby poczekał, bo w tej chwili da tylko sygnał, że jest już na punkcie i tutaj Niemcy zaczną szukać go jak szaleni. Ale zobaczcie, drużyna niemiecka skupiła się na obronie prawej flanki, prawego skrzydła, bo myślą, stąd nam nic nie grozi. A tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu, dziesięciu żołnierzy już wchodzących na punkt amerykańskich. Mamy tutaj Jońca, René i Piniosa, Billiego wchodzący z tej strony. No, muszę powiedzieć, że kurczę belek, to może być bardzo, bardzo zaskakujące. Poczekajmy, popatrzmy, jak się sytuacja rozwinie. Tak, no postaramy się. Dziękował. No tutaj wielkie prąsiki dla chłopaków za to, że nadal się komunikują i robią to w bardzo taki, powiedzmy sobie, pozytywny sposób, bez specjalnego podniecania się, bez zbędnych nerwów, krzyków, wrzasków, i to jest godne pochwały. Popatrzcie, tymczasem Kuba jest w punkcie, What's Popping właśnie się popnął, John Rambo buduje zabezpieczenia, no a Kuba przeszedł przez kolejnego, drugiego i trzeciego i w tej chwili znajduje się w budyneczku. Kuba. Nie, piętro niżej? Dobra, zobaczę, jak i co to ci powiem. Chyba piętro niżej. Gdzieś jest. Się pali, ponowie obrona. Tak, obrona, dokładnie, obrona. Nie znalazłem Kubusia, ale gdzieś tu jest. O!
Obrona, jak najbardziej obrona, z tego względu, że zerknijcie na to, co się właśnie w tej chwili dzieje. Tutaj wysunięci są na nordweście i na nordiście Niemcy, a tutaj od southwesta podchodzi do nich, podchodzą do nich Amerykanie. O, czyżby ich garnizon poszedł? Nie, ten garnizon nadal stoi, więc zniszczyli jakiś garnizon chłopaki, ale nie ten, który by trzeba było zniszczyć w tej chwili, żeby myśleć o skutecznym ataku kolejnego punktu. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mocno przycisnęli Amerykanie. Bardzo mocno przycisnęli Amerykanie w tej chwili na punkt i no, Niemcy nie mogą się tak jakoś przełamać, żeby dalej pociągnąć troszeczkę ten atak. Gdzie jest ta Pantera? Gdzie jest ta Pantera? Pantera jest w środku pola. Myślę, że bardziej w tej chwili przydała się na lewym skrzydle, na lewej flance, dlatego że tutaj mamy bardzo, bardzo duży problem. Zerknijmy szybciutko, jak to będzie się rozwijało. Może troszeczkę zbliżenia. O! Kaczy wyczuł, że tam lis podchodzi do kurnika. Dobra miejscówka, też w miarę dobrze osłonięta, ale tutaj mają już bliżej mają problem. Patrzcie, cichu, bardzo sprytnie tam za krzakami, widzicie tam cichego? Bardzo sprytnie. Tam oni nie podchodzi, poleciała bazuka. Rodzim War News na daszku. Poszła bazuka. No muszę powiedzieć, że tutaj będą ciężkie walki. Tu potrzeba naprawdę dużo więcej żołnierzy do obrony. Jak stał, tak stoi. Takimi drobnymi, małymi falami, póki co, tak jakby takie próbujące ataki. Troszeczkę próbuję. No, ale zobaczymy, czy im to wyjdzie. Pantera przemieszcza się teraz na czoło natarcia, ale w tej chwili no, mamy tutaj problemy, bo są Amerykanie i z jednej strony, i z drugiej strony, więc ten atak też trzeba przeprowadzić bardzo, bardzo ostrożnie. Pantera ruszyła do natarcia, zobaczcie, tam daleko, przy wsparciu piechoty, wiem, że otrzymał jeden postrzał. Tam gdzieś garnizon jest na Kingsmarku. No, ja bym powiedział, panie, że nie na Kingsmarku, bym powiedział, że jest troszeczkę dalej. Jest troszeczkę dalej ten garnizon, znaczone, ale tutaj to masz, tutaj masz opika, tutaj masz opika. Ale no, intuicja nie zawodzi, coś tam jest. Jak za często żołnierze się pojawiają z danej pozycji, no to wiadomo, że coś tam jest. Dlatego bardzo ważne jest, wystawiając garnizon bądź opika, nie strzelać z niego. Odejść parę metrów, zanim włączymy się do walki, bo muszę wam powiedzieć, że miejsce na opika, okej, postawili, jest, ale nie jest ono najlepsze. Nie jest ono najlepsze z tego względu, że ten garnizon jest, znaczy ten opik jest bardzo, bardzo odsłonięty. Ta powiedzmy sobie, ta słoma za wiele osłon nie daje. Kaczy poszedł jako tutaj i stwierdził, no sprawdzę, co tutaj się dzieje, bo najlepszą obroną jest atak, więc Kaczy idzie, przechodzi, przeszedł przez kubę, przez jednego, przez drugiego, odnalazł opika, Master Fall, podszedł, zdjął opika, no muszę powiedzieć, że ładnie tutaj wyszli. Karl stara się chyba odkryć tajemnicę bardzo często pojawiających się Amerykanów na ich tyłach. No i zobaczymy, jak mu to w tej chwili wyjdzie. HLLPL Karl. Zerknijmy, biegnie z pistoletem. Oddał strzał. No zerknijmy.
No, oddał też swoją pozycję. Powiedział wszystkim, tutaj jestem, zbliżam się do waszego garnizonu, zróbcie coś ze mną. O! Ale znalazł garnizon. Ciekawe, czy to będzie jeden z tych momentów, w którym nagle pojawi się 5, 6, 7 przeciwników? Chyba jednak nie. No i garnizon poskładany. Czy mamy tutaj jakiegoś SL-a? Nie. Pozostali sami atecy. Zobaczcie, jeden, drugi, trzeci atak, atek. Czyli tutaj Karl przekazał informację do swojego SL-a, SL przekazał informację dalej, także to jest bardzo, bardzo fajne, to mi się podoba taka komunikacja, od dołu do góry, od góry na dół, super, super sprawa. Czyli ta strona mniej więcej jest już zabezpieczona, aczkolwiek mamy jeszcze tutaj dwóch żołnierzy przeciwnika, jednak nie mają garnizonu, więc no to jest tylko kwestia czasu, kiedy padną i polegną. Jednak no jak nie można z jednej, to trzeba spróbować z drugiej. Muszę powiedzieć, że naprawdę z uporem maniaka robi to drużyna amerykańska. Skutecznie tutaj rozpraszają tą obronę niemiecką, dlatego że Niemcy no starają się przejść, ale nie mogą. Patrzę, my mamy Ponurego jako snajpera, w sumie strzelca bardziej wyborowego. No, jak mu tutaj pójdzie? Ma przed sobą Kubę. W ogóle czym tutaj, jaką bronią operuje? Cwaniaczek, czyli tym automatycznym karabinem snajperskim. Bardzo dobry jest do szturmu. Bardzo dobry do strzelania z biodra. Taki troszeczkę bym powiedział OP. No dobrze, Rydzu siedzi w okopie. Czeka, aż zakwitną kwiatki. Tak mi się wydaje. No i tutaj patrzcie, Pablo Dybala, Danzig Ortel odchodzą na punkt, no tylko muszą ostrożnie, bo leci tutaj też artyleria. Artyleria wchodzi, ale zobaczcie, Niemcy też wyprowadzili swój atak i wchodzą na punkt. Znaleźli przerwę i wchodzą na punkt. No muszę powiedzieć, że troszeczkę czasu im to zajęło. Tak jak powiedziałem, nie jest to łatwa mapa, szczególnie gdy przeciwnik wie, co robi i zabezpiecza swoje flanki. She's still standing. I have a position strike on him. I'm that man, I cannot see it. Wait a minute. Okay, I'm gonna wait. Że informacje przechodzą w języku polskim i w języku angielskim, no i coraz fajniej. Zobaczcie, ten czas w tym Helletlus naprawdę leci niesamowicie. 22 minuty. I teraz, czy którakolwiek z drużyn będzie w stanie przeprowadzić jeszcze jeden atak? No, drużyna niemiecka przydałoby się, gdyby zajęła tutaj ziemiankę, bo gdyby ją zajęła, no to wtedy drużyna, powiedzmy sobie, amerykańska miałaby bardzo duży problem, bo w tej chwili są o tyle komfortowej sytuacji, że wygrywają, jakby się runda zakończyła w ten sposób, to wygraliby tą rundę, no ale tutaj nie można być niczego pewnym, jeszcze jest 20 minut do końca rundy. Popatrzcie, Pablo Dybala tutaj i Kowar sprawdzili lewą flankę, wyczyścili, mamy jeszcze tutaj, proszę bardzo, lekki czołg, mamy Lusza, mamy PZ, czwórkę, które jadą w tej chwili, mógłby troszeczkę poczekać, aż dobiegnie do nich John Rambo i Pablo Dybala razem ze swoimi składami, tak by troszeczkę wesprzeć to skrzydło. Zobaczcie, Lusz się nie pitoli, biegł w ogóle, no i normalnie wjeżdża Durde Belek, świetna maszyna do walki z piechotą, naprawdę kawał dobrej maszyny. Mógłby się trochę bliżej trzymać tutaj tej PZ4, nie wyjeżdżać tak samemu, ale on wie, co robi. Tutaj chłopaki ganiają się, zobaczcie, Lusz pojechał dookoła, chłopy też nie w ciemnie bite, obiegły krzaki dookoła, tutaj ładnie ubezpiecza go PZ4, będzie to takie proste, coś poleciało, lecą bomby, moi drodzy,
atak złowrogi. O ten, to są bomby. I w tej chwili te bomby spadły właśnie na punkt Ziemianka. A to z tego względu, że było tutaj bardzo dużo Niemców i Amerykanie postanowili, że to chyba sobie bombną. To nasz był bombing. To był nasz bombing, ale chyba troszkę zszedł, bo no, mi się wydaje, że tu sporo strat własnych było. Ale może mi się wydaje. Dobrze, moi drodzy, zryknijmy szybciutko na ten, no, fajnie zapowiadający się atak wyprowadzony lewą stroną. Mamy Lusza, mamy tutaj PZ4, jakby się udało zgromadzić więcej piechoty, przynajmniej jeszcze w sile jednego, dwóch składów i wtedy, żeby to ruszyło pięknie, ale by to cudownie wyglądało. Pomyślcie sobie, jakby to cudownie wyglądało, gdyby te czołgi razem z piechotą nagle ruszyły na pole walki. To by była prawdziwa uczta dla oka. Tymczasem Lusz stwierdził, poczuł się bardzo odważnie, no tylko, że nie jest tak odporny na strzały. W tej chwili jeden strzał otrzymany, jeden rykoszet, wjechał między pozycję wroga, otrzymał kolejny strzał, bardzo wytrzymały, niecelny strzał z bazuki. Boże, ja nie wiem jeszcze, jakim cudem ten Lusz w ogóle jedzie. Kolejna ofiara pada jego, powiedzmy sobie, tutaj kosztem, no i ale została pozycja rozpoznana. Została pozycja rozpoznana i muszę powiedzieć, naprawdę nie mam pojęcia, jakim cudem ten Lusz jeszcze jedzie. Ale wiecie co? Zobaczcie, jak mocno ruszyli w tej chwili Niemcy, jak mocno tą prawą stroną ruszyli Niemcy. Lewą stroną również mają wsparcie czołgu, coś czego nie mają Amerykanie, tak mi się wydaje, bo Amerykanie nie dysponują. Nie widziałem jeszcze ani jednego czołgu, to jest praktycznie biorąc tak jakby, kurczę, tylko normalnie jednostki airborne, desantowe, bez wsparcia żadnego sprzętu ciężkiego. Muszę powiedzieć, że sami sobie w tej chwili, jeżeli stracą ten punkt, to muszę powiedzieć, że będzie to, no, ich tak jakby życzenie, nie? A zobaczcie, cichy jakimś sposobem znowu pojawił się tutaj z tyłu. A jakim? A to takim, że tutaj mamy airhead. Popatrzcie, mamy tu naszego bohatera, czyli mamy znowu airhead. Ale w tej chwili już Niemcy się nie zatrzymują. Oni już się nie zatrzymują, oni idą i jadą na punkt. Ja myślę, panowie z drużyny niemieckiej, tu już nie ma czasu na pitolenie. Mamy 17 minut, czas jechać. Macie czołg, macie Lusza. Odpalić te działa i ruszać, bo tam zaraz po prostu z tego airheada też was zaleją i znowu okazja przepadnie. Więcej odwagi w tej chwili. Piękny tutaj granat, to chyba był granat, tak mi się wydaje. Eskel piło otrzymał, postrzał od PZ4. No, Eskel, ty jesteś. O, tutaj, no. Także jak ktoś chce pozbierać Eskela, to jest tutaj w krzakach z prawej strony. Jak powiedziałem, PZ4, jakiekolwiek czołgi, to jest potężna przewaga na polu walki i to trzeba wykorzystywać bardzo, bardzo umiejętnie, moi drodzy. Także to jest właśnie to. Zobaczcie, tam wchodzą Amerykanie, ale są powstrzymywani. Jest to stosunkowo mały atak, z tego względu, że w tej chwili mają dużo większe problemy. Idzie bombing na punkt, ale na tym punkcie zbyt wielu żołnierzy nie ma i tam sobie poradzą, mają gdzie się schować. No w tej chwili bardziej mnie interesuje, jak podejdą do natarcia, dlatego że no tu naprawdę trzeba się ruszyć. Lewa strona super, mają wsparcie czołgu średniego, PZ4. Gdzieś tam jeszcze był ten Lusz, nie wiem, czy on jeszcze jeździ. Zerknijmy szybciutko, czy jeszcze Lusz jest na polu walki. Nie widzę Lusza. Lusz chyba... Nie, jest Luszyk. Jest, proszę bardzo. Tam z prawej strony. No, jakby tak podjechał na tą lewą i tutaj wjechali koło tego okopu i zaczęli ostrzeliwywać ziemiankę, to myślę, że byłoby to super. No, słuchajcie, ten czołg potrzebuje wsparcia. On jest sam w tej chwili. Jego załogi nie ma. Nie wiem, gdzie jest załoga tego czołgu. Ale tutaj PZ4 jest sam, tu jest jednoosobowa załoga. Niezbyt dobrze to wygląda, naprawdę niezbyt dobrze to wygląda, dlatego że
ciężko jest operować czołg samemu. W sumie to nie powinno się tego robić, dlatego że no, powiedzmy sobie, wasza zdolność bojowa spada o 60% ponad, nie? No, każdy coś tam od siebie dodaje, obserwator działonowy, to wszystko szybciej następuje. A tutaj jak jedziemy samemu, no to jednak no można coś powalczyć, ale łatwo jest wpaść w zasadzkę. Popatrzcie tutaj, Hunter, no ale nie upolował tej PZ4, niecelny strzał. Trzeba powiedzieć, że Niemcy w tej chwili troszeczkę zmarnowali swoją szansę, bo mieli przez chwilę inicjatywę, przez tą minutę, dwie mieli taką inicjatywę, że mogli mocno naprawdę kopnąć Amerykanów, tak żeby im się odechciało wjechać tym luszem, wjechać tą PZ4, wrzucić tą piechotę na ten punkt, ale tego nie wykonali, tego nie zrobili, moi drodzy, więc tutaj mamy drobny problemik, nie? Czyli Houston, we have a problem w tej chwili. No lusz naprawdę robi kawał dobrej roboty, wspierając swoją piechotę, ale zobaczcie, jest wykorzystywany bardzo poprawnie. Przede wszystkim mamy tutaj lusza, który jest w otoczeniu swojej piechoty. Mamy tutaj PZ4, która podjechała do lusza i teraz wspiera ten atak z prawej strony. Nie wiem, dlaczego zrezygnowali z ataku lewej flanki, skoro tutaj było idealne miejsce do tego, żeby podjechać czołgiem i ostrzelać pozycję wroga. Garnizon Amerykanie musieli stracić w punkcie. Nie, jeszcze jest. I zobaczcie, w tej chwili jakby tutaj stała ta PZ4 bądź lusz, to przecież by świetnie mieli pole ostrzału tego garnizonu, bo w tej chwili są za budynkiem. Ta PZ4 podjeżdża, tutaj pociski artyleryjskie, dość celne pociski artyleryjskie. Jak będą blokować tak drogę, to nikt z tego garnizonu żywy nie wyjdzie. Bardzo, 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 kurczę, belek, celny strzał. Ja nie wiem, jest garnizon, tak dosłownie 5 metrów w prawo, 5 metrów w lewo i będziemy mieli normalnie miazgę. Tutaj dobrze, dobre te pociski artyleryjskie wchodzą, tylko no, Niemcy atakują tu zabudowania, a ziemianka jest tu. To jest bardzo częsty błąd popełniany. Wszyscy nacierają na te budynki, gdy ziemianka jest tu. Tu jest główny obiektyw, a najgorsze jest to, że na tym głównym obiektywie stoi nadal garnizon. I dopóki on stoi, to ziemianka będzie się broniła. Myślę, że gdyby tutaj, kurczę, ten czołg, czy lusz, czy PZ4 wjechały, no ale nie wjadą, a to z jednej prostej przyczyny. PZ4 jest czołgiem obsługiwanym przez jedną osobę. W tej chwili ustawił się dobrze, no i robi robotę. Mamy strzały kolejne, czy ten garnizon jeszcze stoi? Tak, garnizon jeszcze stoi. Leci pocisk, Boże drogi, zdmuchnęło w całą wszystkich, którzy się odrodzili na tym garnizonie. Pięknie to weszło, no i w tej chwili mamy problem, bo ten garnizon będzie pod ostrzałem. Oczywiście jest tak zwany randomize, kurczę, ten bullet, że ta kula artyleryjska, ten pocisk artyleryjski nie leci dwa razy w to samo miejsce. W sumie, aczkolwiek tutaj no naprawdę, kurde belek, no czas tutaj jest, zagrzewa, jest jeszcze czas, żeby to przejąć, żeby to utrzymać, dawać, panowie, naprawdę macie szansę, jest szansa na złapanie szympansa. Tutaj zobaczcie, ilu Niemców podchodzi na punkt, mam nadzieję, że nie zapomnieli o obligach. Panowie, dawać tą artylerią, dawać ten, kurczę belek, wjeżdżać, to naprawdę już nie ma czasu. W tej chwili podjechał czelu, lusz powinien podjechać bliżej i wesprzeć dużo skuteczniej w tej chwili. Jeżeli Niemcy dadzą się zatrzymać w tej ofensywie, to będzie już game set, ten mecz. Kaczy starał się dobiec do garnizonu, wie, gdzie jest już garnizon, jest, zdjął garnizon, czyli garnizon szedł, amerykański garnizon szedł na punkcie. Moi drodzy, bardzo ciekawe w tej chwili, naprawdę, tylko jestem pełen obaw co do tego ataku, z tego względu, że no tutaj tak, PZ4 chyba już, nie, jest jeszcze, jest, nie, PZ4 zeszła. A dlaczego? Bo 76 wjechała. Czyli 76 wjechała, lusz szedł, starał się uciekać, ale na marne, PZ4 zeszła. No tutaj potrzebny jest czołg ciężki, żeby poradzić sobie z tutaj Jumbo 76. Naprawdę po raz pierwszy na mapie w tej rozgrywce pojawił się amerykański czołg ciężki Jumbo 76. I od razu jaka różnica, PZ4 zeszła. No to naprawdę to jest kawał dobrej maszyny, aczkolwiek tutaj DK stara się gonić tą 76, bo on tak wjechał troszeczkę tym czołgiem na aferę. Nie wiem, czy on myśli, że ktoś go goni, nie zatrzymuje się, ale no wiadomo, czołg musi być w ruchu. Czołg, który jest stacjonarny, niestety ginie. Bardzo
bardzo, bardzo szybko. W tej chwili czołg troszeczkę zwolnił. Deka widocznie ma przyszykowanego Saszela i tylko czeka, aż czołg utknie. Utknie, przytrzyma się albo zatrzyma. Ale zobaczcie, zobaczcie. Ordi gdzie niego się przybiegł. Deka go ściągnął, ale w tej chwili dał znać załodze czołgu, że Deka, jest, że jest koło garnizonu wroga. Jest. Deka wjechał. No, muszę powiedzieć, że tutaj, kurczę, Belek, sytuacja jest bardzo, bardzo napięta. Niestety, natarcie upadło. Niestety, uparcie, natarcie upadło z tego względu, że po prostu wjechała 76, a Amerykanie dobrze to zrobili. Proszę. Proszę bardzo, wróg słyszy, jak szprechają, wszystko pięknie, wszystko ładnie, tylko czasu. Dobra, coraz stoi. Mniej. Mamy 10 minut. Posłuchajmy, jaka będzie rozkmina komanderów SLI. Czy coś wykombinują w tym aspekcie? Między garnizonem, prawe strony. Amerykanie zajęli ówcześnie przygotowane pozycje obronne, postawili sobie kolejny garnizon i zaczynamy robotę od nowa, tylko że w tej chwili już bez wsparcia czołgów, choć tutaj widzę, że jedzie Barabasz, wpadli do czołgu ciężkiego, mamy nadal czołg lekki, który, no, muszę powiedzieć, muszą wesprzeć tutaj drużynę w natarciu. Bardzo rozczłonkowany jest ten atak. Ja wiem, że tutaj, jeżeli chodzi o farmę, to tu chłopaki bronią się w sile w sumie w dwóch pełnych składów, w sumie prawie dwóch i pół składa bronią punktu. No wiadomo, trzeba. Gramy tak, jak nam przeciwnik pozwala lub jak polska reprezentacja piłki nożnej. Gramy na czas, gramy na zwłokę, bądź, no, do następnego liczymy na baraże. Nie, przepraszam, ale po prostu, no, tak mi się rzucają te ostatnie piłkarskie jakieś takie porównania. Nie wiem, czy to ze względu na tę kiepską rundę eliminacyjną, czy na to, że boję się wyjazdu na to Euro i obserwowania naszej reprezentacji. Nie wiem, wy powiedzcie mi w sekcji komentarzy, co wy na ten temat myślicie, bo ja miałbym parę przemyśleń na ten temat, jak to zmienić. Ja mógł przede wszystkim przestać im płacić. Niech robią to za darmo, może wtedy zaczną biegać. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, Amerykanie bronią się i ta ziemianka naprawdę tutaj, kurde, takim kolcem w boku stoi tutaj dla tych Niemców. Jak stracili, tak przejąć nie mogą. Ja myślę, że gdyby zrezygnować z tych obór i te składy bardziej skupiły się na natarciu bezpośrednim na punkt w tej chwili od strony, które mają już wypracowaną, bo przecież drogę na ziemiankę mają otwartą, tylko robią to bardzo, bardzo nieśmiało. John Rambo, nie mam pojęcia, co John Rambo robi tutaj. Nie wiem, dlaczego tak wielu żołnierzy jest bardzo stacjonarnych. No, trudno jest mi to wytłumaczyć, bo w tej chwili, gdyby tutaj czołg podjechał, jeden, drugi, i żeby dwa pełne składy piechoty wparowały tą stroną, ale naprawdę, ja mówię, wparowały, nie podskakiwały do góry i chowały się za murkiem, tylko wparowały, tak jak już to nieraz żeśmy widzieli, to myślę, że wtedy byłoby to dużo, dużo lepiej. Proszę bardzo, była sobie tutaj Puma, tak mi się wydaje, że to była Puma. Tak, to była Puma, która postrzelała i odparowała. Dobra, czekają. Aha, czyli tu mamy tak, leci, zobaczcie, przyczółek lotniczy, leci Recon, wysoko na niebie, leci Recon i po Reconie pójdą bomby. Czekamy na bomby. Fajny jest ten ambient na tej mapie, wiecie? Te, jak się ktoś wsłucha, nie? Te ptaszki, taki sielski, ten, nie? A tutaj, kurczę, bomby, nie bomby, kurczę, czołgi jeżdżą, ludzie padają, lecą bomby. Słyszę ten złowrogi pomruk silników. Szkoda, że ich jeszcze nie widać, jak one spadają z samolotu, co? Poszły bomby.
Kurczę, Belek, gdzie ten samolot? Chrystus się, panie, co tu się dzieje? W ogóle przez chwilę zrobiło się tak tłoczno na tym niebie, że człowiek poczuł się zdezorientowany. No i dobra, do przodu, panowie. Do przodu, dawać te czołgi. Za słabo. Wszystko komander zrobił jak trzeba. Ale niestety tutaj ten atak bardzo, bardzo wolny. Ja wiem, że to łatwo jest powiedzieć, że to łatwo jest tak komentować, ale niejednokrotnie na tych rozgrywkach, powiedzmy sobie, oko na niebie widzieliście, że można naprawdę zrobić to sprawnie i zrobić to szybko, jak się wszystko odpowiednio zmontuje, prawda? Wszystko fajnie, te informacje, posterunek, garnizon, to jest bardzo wszystko fajne. Kwestia jest tylko taka, że ziemianka dalej jak wam w rękach amerykańskich była, tak i jest, a czasu mamy 4 minuty 45 sekund do końca rundy. Moi drodzy, czas już na atak. Final, powiedzmy sobie push, bo bez tego pusha będzie dupa. O, i tyle wam powiem. Jeżeli się nie ruszą w tej chwili Niemcy, to nie mamy o czym mówić. Myślę, że w tej chwili też tutaj, co tu, jakiś strafing by poszedł. Kurczę, Belek, nie wiem, no. Czołgi, gdzie mamy te czołgi? Mamy jeszcze tutaj jeden czołg. Gdzieś był ten light, nie wiem, już więcej chyba czołgów nie ma, ale w tej chwili ogień artylerii, skoncentrować, wystrzelać wszystko, co można. Lecą bomby w tej chwili, amerykańskie bomby, i wiecie, gdzie pójdą? Pójdą drogą na przeczyszczenie, popatrzcie. Bardzo dobry bombing, też bardzo dobry bombing poszedł, przeczyścił tutaj atakujących Niemców, aczkolwiek no szansa jeszcze jest. Idą chłopy do ataku. Ładna precyzyjka poszła. Kurczę, Berek, znowu się zrobiło, ten amerykańskie Mustangi. A nie, to są pipi? Chyba pipiki. No w każdym razie ładnie to wyglądało. No muszę powiedzieć, że tak... Panowie! 3 minuty 30 sekund, na co wy czekacie? Tu już, kurde, wszystkich z obrony zbierać, nikogo na obronie nie zostawiać, wszyscy do ataku, no patrzcie, kurde, gdzie ty jedziesz tą panterą? Zawracaj! Frontem do wroga i do ataku! Ani kroku w tył! Cholera jasna, oficera normalnie, jak to się mówi, politycznego im zabrakło chyba na linii. Zabrakło im oficera politycznego, nie? Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Poszedł jeden Panzerfaust. Tu już powinny pójść dymy, granaty. Ile kto ma? Wiecie co, wielokrotnie ludzie zapominają o tym, że mają granaty. A przy szturmie to trzeba. Granaty, dym, granaty, kurczę. Panzerfaust, wszystko ma lecieć na wroga. Idę. I po prostu idę. No. Moi drodzy, coraz bliżej są tutaj Niemcy. Kolejna z 7% na... Nie, amerykańska drużyna, piękny strajk. Muszę powiedzieć tak, amerykańska drużyna przypomniała sobie, jak używać czołgów, dlatego że kolejna 7% dołączyła na pole walki. Jestem pani, tu chyba Messerschmitt. A jak, kurde, Belek, normalnie na koniec chyba komanderzy zostawili sobie co najlepsze, żeby bronić się przed zajęciem tego punktu. Tutaj naprawdę już, tutaj już nie ma czasu, tu już nie ma co się pitolić, nie ma co się bawić. Patrzcie, 7-6 wjeżdża na pole bitwy, gdzie jest nasz czołg, czołgu naszego brak. Nasz czołg wyleciał w powietrze. No jest, z prawej strony. Gdzie jest nasza, kurczę, gdzie jest Pantera? Jest Pantera, patrzcie tutaj, zobaczcie. Pantera patrzy w tej chwili na 7-6, jej w ogóle nie widzi. Kiszony ogórek, kurde, krzyknij tutaj, że są z lewej. 7-6 zaspała całkowicie. Pantera otrzymała strzał w wieżę, zobaczcie, kurczę, Belek, dymi normalnie, ale 7-6 otrzymała strzał wcześniej i wyszła bardzo dobre. Jak dużo szczęścia miała załoga w tej chwili czołgu Pantera, ale widać tą potężną dziurę, która jest z prawej strony, kurczę, w wieży. Zobaczcie, jakie dziurzysko. No, muszę powiedzieć, że tutaj Pantera miała mnóstwo szczęścia, bo ta 7-6 mogła ją bardzo łatwo poskładać, gdyby zauważyła ją załoga 7-6, żeby zauważyła po prostu ten czołg szybciej. Moi drodzy, nadal ziemianka nie schodzi, tych sił niemieckich jest zbyt mało. Tutaj by się desant normalnie, spadochroniarze by się przydali. W tej chwili przydałby się jeszcze jeden bombing, więcej artylerii na ten punkt. Może gdyby parę pocisków dobrych spadło, to coś by się jeszcze udało zrobić.
Nie wiem, moi drodzy, ale kurde, Belek, wygląda to niesamowicie. Ja wam powiem tak, ta godzina, półtorej, komentując te rozgrywki, leci tak szybko, słyszycie, już jest czas. Kurczę, Belek, GG, panowie, GG. No dzięki, chłopaki, za grę. Zapraszam do obejrzenia waszych wyczynów na YouTubku. Także... Dzięki. Było dobrze, panowie, słuchajcie, ja wiem, że wy żeście to oglądali na Twitchu z opóźnieniem i tak będziemy to robić. Ja, gdy będę miał wolne, to będę robił po prostu oko na niebie live. Zrobimy sobie taką tradycję, że wieczorami będę wpadał na polskie serwery, tam będę was na żywo podpatrywał i zaoszczędzi mi to i czasu, i kłopotu, bo na żywo jak leci, tak leci, jak jest, tak jest, a później będę wrzucał to na YouTubka i mam nadzieję, że wieczorem będziecie mieli coś, powiedzmy sobie, do kawki, do herbatki, będziecie mogli pooglądać. No, a dla tych oglądających na YouTubie to oczywiście subskrypcja, dzwoneczek notyfikacji, komentarz dla zasięgu. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Życzę wam dobrej nocy. Kto wie, może jutro na kolejnym polskim serwerze się zobaczymy.